Siema, witam wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, postanowiłem ostatnio, czytając Wasze komentarze pod różnymi filmikami, że będę nagrywał teraz serię filmików, w których będę odpowiadał na Wasze pytania. Jeden z takich komentarzy, który gdzieś tam znalazłem ostatnio, dotyczył treningu Full Body Workout. Ktoś pisał, że był kiedyś nagrany film o Full Body Workout, był przykład takiego treningu, natomiast teraz go nie ma. No faktycznie go nie ma, bo miałem tam trochę problemów z osobami, które mi obsługiwały YouTube'a i zniknęło. Obiecuję, że nagram taki filmik, jak ten trening Full Body Workout planować, jak powinien wyglądać i tak dalej. A dzisiaj w ramach wstępu powiem o tym treningu kilka słów. Słuchajcie, Full Body Workout oczywiście nie jest to trening tylko i wyłącznie dla osób początkujących. Można powiedzieć, że Full Body Workout dla osób początkujących jest zupełnie innym rodzajem treningu niż normalny, ciężki Full Body Workout dla osób średnio i bardziej zaawansowanych. Oczywiście powiem Wam, pokażę Wam na przykład na następnym filmiku, w jaki sposób sobie zaplanować taki trening, ale dla kogo ten trening przede wszystkim jest. Oczywiście zwykła formuła Full Body Workout jest dla osób zupełnie początkujących, żeby nauczyć techniki ćwiczeń, żeby poruszyć każdy, dorzucić ćwiczenia bardziej kulturystyczne, czy też ewentualnie jakieś ćwiczenia takie bardziej potrzebne pod inne dyscypliny sportu. Wszystko zależy oczywiście, kto po co robi ten rodzaj treningu. Natomiast my oczywiście skupimy się bardziej na kulturystyce, na budowaniu sylwetki. Czy taki trening ma sens, czy taki trening może budować mięśnie i siłę? Oczywiście tak. Słuchajcie, według mnie trening Full Body Workout jest najlepszą metodą do budowania masy mięśniowej i siły dla osób przede wszystkim takich tak zwanych hard gainerów. Czyli jeżeli ktoś ma problemy z budowaniem masy, jest szczupły, jest chudy, to Full Body Workout da mu najlepsze przyrosty. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że jesteśmy w stanie trenować ciężko, mocno i często, bo 3 razy w tygodniu. Taki trening co drugi dzień, czyli 3 razy w tygodniu, wszędzie mamy maksimum siły, robimy tylko po jednym głównym ćwiczeniu plus ewentualnie jakieś tam delikatne ćwiczenie akcesoryjne, więc jesteśmy w stanie zrobić dużo większą objętość treningową i używać dużo większych ciężarów, czyli również ten tonaż naszego treningu jest znacznie większy. Jest to super metoda do budowania masy mięśniowej, szczególnie dla tych ludzi, którzy mają z tą masą mięśniową problem. Dodatkowo pamiętajmy, że każdy trening, czyli ogólnie trening siłowy, jest, można powiedzieć, takim zapalnikiem do syntezy białek. Synteza białek, zwiększona synteza białek po treningu, to oczywiście budowa masy mięśniowej. Więc jeżeli trenujemy częściej, również dajemy ten impuls do wzrostu częściej. Jest to szczególnie ważne dla osób trenujących w sposób naturalny. Wiadomo, że osoby na wspomaganiu, osoby używające jakichś środków dopingujących są, można powiedzieć, cały czas w takim stanie anabolicznym i cały czas są w stanie budować mięśnie. Natomiast osoby trenujące naturalnie muszą dawać impuls w postaci treningu, który niestety nie trwa bardzo, bardzo długo. Mówię o tym impulsie, o tej zwiększonej syntezie białek, więc trzeba w miarę możliwości jak najczęściej powtarzać ten impuls, żeby można było tą masę mięśniową budować. Więc trenowanie często poszczególnych tych samych grup mięśniowych będzie dawało optymalne efekty. Oczywiście nie mówię, że trening Full Body Workout to jest jedyną formą do budowania mięśni. Jest tych rodzajów treningów bardzo wiele, ale niewątpliwie nie można mówić w ten sposób, że Full Body Workout jest dla osób początkujących, natomiast splity czy podziały 2-3-dniowe to sposób na budowanie mięśni dla osób bardziej zaawansowanych. Również osoby bardziej zaawansowane skorzystają bardzo dużo na treningu tego typu, pod warunkiem, że ich głównym celem jest budowanie masy mięśniowej i siły. Następnym razem, jak gdy się spotkamy, pokażę, jak zaplanować taki trening, żeby wydawał optymalne, najlepsze efekty, a tymczasem wszystkich pozdrawiam i piszcie w komentarzach, co o tym myślicie i jakie macie jeszcze pytania. Pozdrawiam.